Siema wszystkim, tym razem troszkę o aurekarii chilijskiej. Jak wiecie, w marcu sadziłem. Dla przypomnienia kawałek filmiku. Przesadzanie aurekary chilijskiej mam od malutkich nasionek. Rosną tak, no nie za szybko. Piękne drzewko, już wcześniej pokazywałem. Czemu przesadzam? No bo już się troszkę przekorzeniło. Jak widać, wsadzę do trochę większych pojemników. O, coś takiego. Ziemia. Przypomnę, we wszystkich filmikach w tym roku, co kręciłem wcześniej, przed tym, dodaję ziemię taką sypką, dosyć no, wykopaną z melioracji. Kupę lat już leży. Jest dosyć lekka, trochę obornika z łopatkę. Trochę tej ziemi kończy mi się, trzeba będzie przywieźć. Wiertareczka, mieszam wszystko. I wychodzi około 6,5 pH. I zaraz wsadzę ją do doniczki i z doniczką wkopuję w grunt. Później przychodzi zima, tak w grudniu. Jak już tak około minus 5, minus 4 jest, to po prostu przesadzam. Drzewko nie jest trudne w uprawie, bynajmniej ja nie zostawiam w gruncie, bo przy minus 20 u nas to na pewno by nie przeżyło. No to właśnie tak było, taką ziemię dałem, tak jak mówiłem w filmiku. I czy podrosły? No za dużo nie podrosły, ale cały czas mają się świetnie. W tym roku praktycznie nic chyba, może z raz podlewałem, bo cały czas padały deszcze praktycznie. No i jak widać, pięknie wyglądają nadal. No i ten kształt tych liści, nie wiem jak to do tej pory nazwać, ale strasznie kuje, trzeba uważać. Tu mam z boku drugą, sadzaną też, która najładniej wygląda z moich trzech. Jeszcze jedną mam w szklarni, ale jej nie będę pokazywał, bo podobnie wygląda. Ta ma już dosyć, w sumie dosyć wysoko już jest. Mam ją od nasionek. Jak widać, ładnie rośnie. Około końca listopada, grudnia, po przymrozkach, wykopuję je po prostu z tymi doniczkami i wstawiam do szklarni albo do piwnicy i w marcu z powrotem wkopuję i w ten sposób sobie radzą bez problemu. Polecam te drzewka, bardzo ładne są, tylko trzeba mieć gdzie przezimować, chyba że mieszkacie w rejonach Wrocławia, gdzieś tam, gdzie jest cieplej. Można spróbować w gruncie, ale trzeba okrywać, tylko co później, jak za dużo urosną. Chociaż sam nie wiem, co później zrobię. Bo jak na razie to pięknie wygląda, tak jak widzicie. Jedna z piękniejszych jak dla mnie choinek, bo chyba tak można nazwać. O, to są kolejne przyrosty. Co w ogóle, zobaczcie, jak już dosyć duże porosło. A były takie malutkie, zresztą zobaczcie, zdjęcie wam pokażę, jakie one były. Były mikronki. I już trochę czasu mają. Także śmiało można sobie uprawiać, jak lubicie, choineczki. Troszkę lepsze choineczki. To na tyle. Na razie.